A więc witam wszystkich oglądających poczynania mojej hodowli na moim kanale. Mamy dzisiaj czwartek, dzisiaj jest święto. A że fajna okazja, żeby gołąbki troszkę przeprostowały sobie skrzydełka na wywózce. Tym bardziej myślę, że ona jest skazana, bo jednak ten lot okazał się lotem wymagającym. Niedzielny 500 ze Słubic to był taki naprawdę dość ciężkawy lot. No i myślę, że raczej jako tako nie wywoziłem nigdy przed 500. Starałem się, żeby gołębie były raczej spokojne. Myślę, że jednak wskazane dzisiaj jest taką wywózkę im zrobić. Odbudowane są bardzo fajnie już fizycznie. Teraz tylko właśnie wywózka taka jest w celu takiej odbudowy, powiedzieć, psychicznej, no bo jednak kilka gołębi spóźniło, wracało w poniedziałek. Straty zbytnio duże nie są, brakuje dosłownie parę sztuk. No ale, jednak te gąbki będą potrzebowały dłuższego odpoczynku. Myślę, że pójdą dopiero za tydzień, za dwa tygodnie, pewnie na 300. Także co? No myślę, że pogoda bardzo fajna. Słoneczko sobie świeci. Jest godzina prawie, że 7. Będziemy w malutku je puszczali. W tej chwili na oblocie chodzą sobie w domu samczyki. Wywoziłem dzisiaj tylko samiczki. Także mam dać cynki, jak będą gąbki puszczone, wtedy zakończy się oblot właśnie samców. Żonka ma tam lot mi otworzyć, żeby sobie powchodziły. Zegar sobie włączyłem, także dokładnie stan sobie dzisiaj sprawdzę, jak ten lot wyszedł po prostu względem braków, no nie, bo na pewno coś brakuje. No i także wszystko dokładnie będziemy wiedzieć, będziemy analizować, będziemy myśleć, jak tą ekipę wystawić na kolejny lot, bo na pewno dam sobie spokój na ten lot już teraz z roczniakami, tym bardziej lot się zapowiada też dość wymagający. Także myślę, że taki test na tą chwilę, jakie roczne gołębie przeszły, no to myślę, że już jest fajny prognostyk przed dalszymi lotami i na drugi sezon, na kolejne sezony. Myślę, że te roczniaki naprawdę już dostały takiego kopa, można powiedzieć, przysłowiowego, że coś mają już w tych główkach naprawdę i będą się pokazywały. No na pewno też, oczywiście nie zginęło też kilka gołębi, które zapowiadały się bardzo fajnie. No ale na to już nie mamy wpływu. Tak jak mówiłem, można było nie dawać, no ale to wiadomo, można sobie teraz gdybać. Także działamy dalej, robimy swoje. Jest jeszcze ekipa bardzo mocna, jest coś koło 90 sztuk, także jest czym lotować. Także koledzy wszyscy, co tam faktycznie mieli się z tego lotu, jakie straty, głowa do góry, gąbki dalej szykować, nie zrażać się. No tak już bywa, to nie jest pierwszy, już nie ostatni pewnie lot takiego typu, takie loty się co roku przeważnie, co jakiś czas zdarzają. No i tyle, no i także puszczamy samiczki, mają do domu 30 parę kilometrów, miejsce to samo ze Staszowa. Myślę, że fajne będą miały dzisiaj spacerek, fajną motywację. Lecimy. Ani śladu po nich, także wystartowały. Nie widać w ogóle, gdzie one teraz są, także poszły bardzo fajnie. Trzy sztuki dzisiaj koledzy mają mi tam puścić, które mi zginęły z tego lotu. Jeden gołąbek jest w Chorzowie, jeden gołąbek jest w Jędrzejowie i trzeci gołąbek jest też po trasie, nie pamiętam miejscowości. Ale po trasie na pewno ma coś koło setki do domu, także koledzy obiecali, że dzisiaj będą je puszczały, puszczali, może już nawet puścili, na razie jeszcze nie dawali znać, mieli dać znać, że będą puszczać.
ale twierdzili, że do lotu będą się na dzisiaj już nadawały, także mam nadzieję, że te trzy sztuki się dołączy i że może na tym sezonie jeszcze będą koszowane. Były też te gołąbki roczne. Najwięcej ogólnie brakowało gołębi rocznych, brakowało ich troszkę, ale się fajnie poschodziły, jest ich ponad 40 dobrze, także jest ekipa dość jeszcze mocna w rocznych gołębiach. No i co, no zginęła fajna jedna samiczka, zginęła 19 roku, niestety dosieczona samica, myślę, że raczej coś się jeśli trafi, jakiś wypadek, bo samica była super przygotowana. Z takiego lotu sobie zaradziła, miała maratony zaliczone. No wiadomo, jak to 19 rok, no nie, no to miała praktycznie lot sezon robione. W tym roku miała nawet jedynkę już na oddział. No i nie ma jej. No czekamy, może wróci. Miejmy taką nadzieję. Także pozdrawiam wszystkich kolegów, koleżanki. Dobry lot i gonimy gołąbki. Relacja oczywiście z monitoringu dodam do tego filmiku. Zobaczymy, jak te gąbki dzieje się. Myślę, że powinny sięgnąć całą grupą. Pozdrawiam, dobry lot.